Walter, 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 kiedy się nauczysz, żeby nie ufać Rudym? To najważniejsze, nie dawać im pieniędzy. Nie, Rudemu nie możesz dawać pieniędzy, absolutnie. Wszystko możesz dać Rudemu. Najlepiej to w mordę, tak? Ale pieniędzy absolutnie nie. No niestety, utopił młody, ale może się kiedyś nauczy. Może się kiedyś nauczy. Odkładamy 4000. Najsik. Proste, że bierzemy ciężki rewolwer. Z garderoby wyciągamy oczywiście najlepszy golfik. Dacko papen. A teraz bonusowy dzisiaj klip dla was, kochani. Pokażę wam to na telewizorze. Schowam klamę w majty. I mam dla was kilka skoków. Mam dla was kilka fajnych skoków. Trenowałem skoki na spadochronie. Logan Cappuccino. Zapraszam na seans. Wyłączę muzykę. Okej, okay, to pierwszy skok Logana. Okej. Okay. Nic nie może spierdolić. Co jest? Kurwa! Co jest? Co za jebany syf? Ała, ała, kurwa, co to jest za gówno? Ja pierdolę, weźmy już... Mały krok dla Logana, ale wielki dla ludzkości. Dobra, to się musi udać. Opa! Czemu nie otwiera się? Czemu się nie otwiera, kurwa? Czemu się nie otwiera? Ja pierdolę! Ała! Mały krok dla Logana. Wielki dla ludzkości. Podejście drugie. To się musi udać. Opa! No i kurwa się nie otwiera znowu, nie! Mam zbukowane! Zbukowane coś jest, kurwa! Nie wierzę w to! Nie wierzę! O, wyjebane, w to coś się spierdoliło! O. Kurwa, wyjebane w tą gierkę do oporu, nie? Wielki skok. Big jump papin. Co tu się może nie udać, ha? Jest, kurwa! Jest! Au! Kurwa! Cholipka! Auć! No i to robiłem właśnie przez ostatnie dwa dni na off-streamach, więc nic z was nie ominęło. Ale poważnie, raz miałem takiego pecha, że normalnie Hope... normalnie wyjechała zza winkla, jak to widzieliście. Odwiozło mnie do szpitala, nie dostałem żadnego mandatu, ale to właśnie robiłem przez dwa dni na off-streamach, jak sobie tam wbijałem na chwilkę na RP, bo nie miałem ochoty jakby grać, ale musiałem testować ten pierdolony spadochron i ogarnąłem go oczywiście. A teraz wracamy do rozgrywki. To był bonusowy content specjalnie dla widzów. Oh yeah! Wychodzimy, chłopaki nas czekają. O, i chłopaki się scerają już do kogoś. Idealny momencie przyszedłem. Gramy dalej. Więc będzie spadochron użyty, ale nie chcę nim tak spamować w RP, bo nie chcę nadużywać go, wiadomo. Odegrałem oczywiście pozyskanie go i tak dalej, ale chcę go używać tylko raz na Boży, na święto, tak zwany Boży dzień tak zwany, na święto. Znałem ją w spadku po babci. Nieboska niestety umarła przed tygodniem. Spierdalaj. No to nie jest dziwne, to jest kurwa smutne. A ty jesteś teraz na moim terenie, byczku. Oh yeah! Pierdalaj stąd! Nie, spokojnie panowie, spokojnie, nie bądźcie już tacy agresywni. Powiedział, że będzie spadał, bo potrzebuje trochę czasu, tak? Na chuj ci ten czas. Ty. Nie, luźna guma, słuchaj, masz dwa dni spokojnie, żeby się wynieść, nie ma problemu. Nie no, jak jest. Potrzebujecie teraz, no to wyjdę teraz. Po prostu to jest dzielnia dużego F. Big F i Big W rządzą tutaj. Wiesz, my też nie mamy nic do rozdawania jakby kart. Nawet też tu nie mieszkamy, znaczy ja wynajmuję naprzeciw, ale chłopaki nawet też tu nie mieszkają. Taki oddział, nie można wiem, powiedzieć. Nie wiem, kurwa od miesiąca, no ale dobra, rozumiem. Nie, panowie, zajmijcie się nim jak coś. 5 minut, walizki i cię nie ma, dobra? Ciekawe, czy go rozpierdolą. Czy ma... Wydaje mi się, że to są za poważne... Słuchaj, nie spodobajcie komuś z mojej ekipy, za z mojej bandy. Chłopaki jesteśmy, nie go rozjebiemy. Masz 5 minut, żeby się stąd wynieść. Tak, ma nam brakuje jaj. Ja cię zaraz będę cię na nosze wynosi. Dobra, idziemy chłopaki. Szkoda. Jebana cipa. Ty. Tak? Weź kurwa, trzy koła mi tego, co ci dałem, weź mi daj. Dać ci trzy koła? Dobra, na co ci potrzebne? No kurwa, siekierę kupuję. Siekierę, o ciekierę, to dobra. Już lecę. Po burczych tysięcy. Chcecie w ogóle chłopaki zaglądać do mnie? Nigdy u mnie nie był w sumie. Zapraszam. Słuchaj, a coś mówiłeś o tej kobicie, co trzy dni się dymałeś. To byłeś u niej, czy ona u ciebie? No, proste, że nie u siebie, no, stary. Lew nie kurwa nie rucha w swojej jaskini, tylko idzie na łowy. Co ja pierdolę. Jakieś filozoficzne gadki. No dobra, zaprosimy chłopaków, no. Wiesz, akcja była prosta, Walter, wiesz. Poznałem ją w ogóle w Tila Tequila, nie? I była u mnie tu na chwilę. Panowie, kurwa, mam łącze, ej, spokojnie. Dobra, tylko mało, naprawdę. Patryk, kurwa, nie robię zakupów. Zobaczcie, to chodźcie. Wbiła do mnie, tak szybko wypierdalała, bo dzwoniła taksy tu z torkami stała, że patrzcie, cyk, panterowe majty. Duże, no dupę miała wielką. Ale patrz to, jeszcze zostawiła stary, pończoszki.
Te zebrakie są moje akurat, ale to czerwone? Fajne, fikuśne. O, o starsza wariatka, nazywa się Elizabeth. Elizabeth Rashford. Kurwa, łóżko, kształt, plama. A, na szybko, no bo może nie siedźmy tutaj. Chciałem tylko pochwalić się zdobyczami. Bo wiedziałem, że ruga, że Rudy też coś rucha. Kurwa, no. Jeżdżaj, tu mój fotografię. Może Rudy albo Walter, mam na whisky w lodówce, połowę jeszcze niedopitej właśnie z tamtej nocy. Może cię rozlejemy, co? No to ja biorę. Nie, ładnie się tutaj urządziłeś. Telewizor działa? Kubki gdzie masz? W domu to są szklanki, kubki to są, wiesz, plastikowe na imprezie szkolnej. Rzeź, Walter. Ja mówię, włączę telewizor, Niemcy zagrają. Powtórka mundialu leci. To chyba Niemcy przegrali wtedy. Uaj, ty nie bądź taki mądry. Obejrzymy i się okaże. A co, za ile się zaczyna? Gdzie masz, kurwa, te jebane szklanki? Ty, Rudy. Właśnie mam problem, bo ja mam tylko takie... Za 45 minut. Dwa kubki mam tylko, powiem. Trzy kubki mam takie. Gdzie są? Gdzie? W zmywarce. I dwa w zlewie chyba takie plastikowe mogą być. Więc porozlewaj to chłopakom, walniemy sobie coś na jednego, pobujamy się po mieście. Za 45 minut mówisz? Jak obstawiać dzisiaj? Vangreen Las... 3-0! Okej, przepraszam. A ty jak obstawiasz? Nie peniaj! I ja? Ja myślę, że nasi wygrają też właśnie z 3-0, albo nawet i 4. Będzie mega pogrom. Podobnie jak ty myślisz. Młody dzwoni, Jadon, halo? Okej, no nikt nie słyszał, nie słyszał. Jadon puka. O, jasne, że otworzę. Siemano, młody! Panowie, to może jakąś muzyczkę, jakiś szczecik zarzucę, co? O, oh, yeah. To moje ulubione. Witam was, panowie, co tam słychać, co robicie? A, biznesy, gadaliśmy się z cyganami o prawa do oprania. Dogadaliśmy tranzyt cygański między naszym gangiem a cygańską, kurwa, tutaj splendorskim, kurwa, wiesz, gangiem. Dzwoniłem nawet do ciebie, czy nie masz... Ustaliliśmy nawet stawkę, dobrą stawkę, no. Jak chcesz, czy wynegocjowaliśmy najlepszą stawkę na rynku, jeśli chodzi o pranie gotówki. Felipe cię informował w sprawach kawiarni, bo... Tak, rozmawialiśmy. Prężnie działaliśmy tutaj. Tak, właśnie chciałem tam odwiedzić, zajechać tam zobaczyć, bo chciałbym jakąś kelnerkę posadzić. Wiem, że mieliście jakieś fajne, ciekawe rozmowy. Teraz pytanie, co te rozmowy wskurały? Czy mamy kogoś dogadanego? Słyszałem jakieś 18-latce, to nic, co o niej sądzisz? Która to była? Która to była, Felipe? W różowych zakolanówkach. Za kolanówki miał jakieś właśnie, no. Fajna była. Powiedziała, że postoi? Nie, to jest ta, z którą ty rozmawiałeś. Ja mówię o tej, którą, ta, z którą rozmawiałem w środku. Tam była w porządku, tam ta fanka anime, no taka. Ta, no ona była w porządku, tylko ta, co ja z nią rozmawiałem, to była zjebana. Ona była ładna, no, modelka, ona ładna była, no. Tylko poszła do łazienki i nie wyszła z kibla, słuchaj. Nie wiedziała, jak ma na imię, kurwa. No, ja do niej mówię, jak pani się nazywa, muszę wpisać do dokumentów. Ona mówi, o Jezu, ja z tego stresu zapomniałem. Ja mówię, kurwa, babo, masz to kurwa w dowodzie. Ona, ja tak wiem. A to nie, to takie w takim razie nie. Ciężko też pracownicy tak naprawdę, wszystkie laski... Ciężko! Wiesz, wszystkie laski chcą raczej nosić drogie torebki i wyglądać, nikomu się nie chce pracować. Nawet ty małolatą, kurka wodna, no. Ciężka sprawa. Wszystkie laski to są głupie! Tak, same głupie baby! Jurgen! I znaczy się Jurgen, przepraszam. Jak tam panie Jurgen wyznaczył, że tak powiem... Weź mnie nie denerwuj, dzieciak! 10 tysięcy dzisiaj straciłem. No ja się straciłem 15, także kurwa. Jebane psy, kurwa, jebane. Mówiłem kurwa do banżo, mówiłem. Nie, ja daruję sobie te zlecenia. Dawaj kurwa, to chociaż ja zrobię. I w pizdu. Jebnęli mnie kurwa po 20 minutach. Wjebali mi 13 tysięcy kary, zajebali prawo jazdy i tyle. Za co? Za co? Pokażę wam coś. Ostatnio, można powiedzieć, to będzie święty gral aktualnie. Skoro czakry nie masz dostępu do swoich tych bombek. Bardzo schowałem. Ej, chyba schowałeś moją. Tak, twoją, no ale na razie jest u mnie, nie? Jeszcze świeżutka. Tak jak, poczekaj, spokojnie, no tak jak się obiecałem. No to chcę ci oddać właśnie, no spokojnie. A, dobra. Tylko mam do ciebie pytanie, stary. Pytania, zarazem prośbę. Można powiedzieć, taki zobowiązanie. Au, chodzi o to, mówiłeś o tym rzuceniu w radiowóz. Zrobiłbyś to dalej? Teraz dalej chodzimy i to robię. Poważnie? Tylko musimy mieć jakieś maski, no tak, podjedziemy jakimś autem, rzucamy i spierdalamy. Zobaczymy, co zagrę bomba potrafi. Wchodzę w to. Panowie, rzucamy w radiowóz hotel, bo to chyba dzisiaj? Kurwa, no muszę powiedzieć. Jagger bombę, dobra? Jagger bombę. Ja muszę się odegrać do ich kurwa. Ja właśnie, czyli zajebiście. Dobra, idę się przebrać. Wezmę jakąś maskę. Weźmiemy sobie pistolet bojowy, bo idziemy na akcję. Jasne, przybieram się, biorę jeszcze klamę. Idziemy, tylko problem polega na tym, że mój wóz się strasznie rzuca w oczy. Musimy zmienić furę. Myślałem o taksówce. Będziemy. Możemy taksówkę na początku wziąć, nie rzuca się w oczy. No. Dobra, pakujcie się, ja poprowadzę. Ja pierdolę, znowu bym musiał prawko robić w pizdu. Jak prawko, zabrali ci? No zajebali mi, kurwa, i 13 tysięcy kar, rozum? O kurwa, przepraszam, ja pierdolę, przepraszam, w głowie, przepraszam.
co powiedział? Co ty powiedziałeś? Psy akurat są. Psy się będą kurwa tankowały. Ej, jugger bomby na ten. Jugger bomby na dystrybutor. To kurwa moją furą. Pół miasta. Wypierdol. Nie to furą. Wiem, szybko idę po taksówkę w takim razie. On tu jeździ, on kogoś szuka. To on taksówkę. Ktoś odpierdala, ale już... Nie, to jest jeden element, jest sam w samochodzie. Ja mu jeszcze rozstrzelam to. Poczekajcie. Kurwa, przepraszam, jebane. Dobra, wysiadajcie. Może ta jest otwarta. Kurwa, dobra. Mam swoją już. Tylko zagadam do szefa. Kurde, że mnie przyjechały. Szefciu, mogę na chwilę pożyczyć się fury? Surdzia tego elektrycznego, dzięki. Otwórz okno. Nie rzucajmy się w oczy. Nie ma. Jest. Chyba, że on zatrzyma specjalnie, co? Nie. Może właśnie przejść na czerwony. Zajdę mu drogę. Trzyma nas wtedy. A mamy do niego strzelać, czy nie? Kurwa, pojechał. Co on robi? Zawracać? Zobaczysz to, że zawracamy za nim. Teraz. Żeby to nie były te posiłki. Nie no, jak on zobaczy, że jesteśmy w maskach, to wezwie posiłki na pewno. Znaczy właśnie, czy na świetle. Nakurwiamy do niego, czy nie? Nakurwiamy. Tylko niech go wysadzi w powietrze, na czerwonym. Zrównam się jeden, na prawo. Jeden sygnał i na kurw. No, najpierw go rozkurwcie, a później go dobiję. No, to są fajnie. Odjeżdżamy. Nie, jak coś. Kurwa! Zjeżdżamy. Czy mogłeś z bliska mu rzucić? Spierdalamy stąd! Kurwa mać! O, kurwa! Nie jest takie łatwe, jak myślałem! Się ruszył, jeba! Uciekaj! Spierdalaj! Uciekaj! Kurwa, uciekaj! Ja pierdolę, kurwa mać! Aleśmy sobie przypału! O, mam przejebane! Zjeżdżaj z autostrady, kurwa, bo nie będę jechać! Zaraz! Tu na w prawo na to praskowo drogi. To już nas goni jeszcze! Okay. Goni nas! O, to kurwa ty! To są kryminali! I to kurwiamy! Wow, trzymajcie się! Napierdalamy do nich! Co jest? Co oni robią? Strzelajcie do nich jak coś! Zjadę na uliczkę! Co to było, kurwa? Ale uciekaj! Nie. Kurwa! Mamy przejebane! Ej, ten gość nas rozpierdoli, my zginiemy, kurwa! No strzelajcie do nich, kurwa, co wy robicie? Nie umklamy. Ja prowadzę, nie mogę... Co on robi? Ja pierdolę, szajzę! Pierdolaj! No, po terenach, trzymajcie się, będzie trochę szarpało! Wow! Nie, uciekaj, kurwa, uciekaj! Uwaga, trzymajcie się! Ja pierdolę, cała rozjebana jest! Pozwól się tego nie wytrzyma, kurwa, wody. Nie ma hamulców już! Bliżej wody odpłyniemy! Bro, jedź prosto, jedź prosto! Ja pierdolę! Chyba zgubiliśmy! Kurwa! Spierdalajcie, kurwa! Do przodu! Są blisko, spierdalamy! Jakie krzaki, pięć małolat, kurwa! Daleko, będę szukać! W krzaki gdzieś się panowie chować! Pobunkrować się, kurwa! Szybko muszę się rozebrać! Kurwa, gdzie są te jebane spodnie? Wypierdalajcie ze mnie! Tu ją przykitram! Kurwa mać! O, ale dzisiaj piasek! Czekaj, buty jeszcze do wody je wpierdolę! Szybko! Kurwa, nie to! Tu, buty wypierdalać z tymi trzewikami zajebanymi! O, ale woda jest dzisiaj cieplutka, a piasek taki delikatny! Biegną kurwy! La 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 la! Ona czuje bluza, mówi do mnie nie, że chce się ze mną umówić! A, zrobić sobie weekend na plaży to był najlepszy moment, najlepszy sposób! Dobra! Mamo, muszę kończyć. Do zobaczyszka. No nie, na słuchawce Bluetooth. Taką kupiłem słuchawkę Bluetooth teraz. Bluetooth słuchawkę. Nie muszę nawet trzymać telefonu, żeby gadać. Stanie pan powoli, bardzo proszę, z piasku. Ręce za głowę. Los no Santos Police Department. Co jest grane? Hola, spokojnie. Kurwa, to już opalać się nie można? Ja pierdolę. Jasne, okej. Okay. Wow. Kurczę, spokojnie. Ja pierdolę, nie wiedziałem, że się nie można opalać tutaj. Powoli zejdzie pan na kolana. Jasne, spokojnie. Nic nie zrobiłem, tylko się opalałem. Spokojnie, luźna guma. Z lewej, ja se kuruję z prawej. Żadnych ruchów, w porządku? Ja, w porządku, stary!
stary, to było tylko opalanie. Ja wiem, że tu nie wolno łowić, ale nie mam nawet żadnej wędki. Dobra, mówiłem kiedyś na Wisconsin, ale to nie znaczy, że musicie mnie skumać, kurwa. No puść mnie, co ja zrobiłem takiego złego, opalam się tylko tutaj. No dobra, waliłem też kruchę za kamieniem, bo są dwie dupy, kurwa, na tamtej plaży przed nami. Dobra, może podglądałem, ale wiesz jak jest, bratku, no. Dobra, nie skuwajcie mnie, nie róbcie siary, kurwa, ludzie jeszcze zobaczą. Z pobliskiej fabryki. Nic nie zrobiłem. Jedną kulkę koki, zapalniczkę, telefon, co tam jeszcze miałem, papierosy. Nic przy sobie nie mam, no mam jednego gieta koksu, no bo wie pan, zawsze jestem przypierdalał na plaży. Klimacik jest wtedy, luka na te dupy. Dobra, może mam gieta, ale o co chodzi? O co chodzi? Dowiesz się na komendzie, w porządku? Ja jasne, ale no proszę was, zawsze spokojnie, coś... Spokojnie, dobrze, spokojnie. Ale to nie jest komfortowe, mogę się normalnie do mnie podejść, a mnie skuwać od razu, co jest grane? Wiem, że siedziałem kilka razy, ale po co robić ten teatrzyk? Spokojnie, naprawdę, no bez... Nic nie zrobiłem złego. Au, o! Muszę pamiętać, żeby tu wrócić po tą klamkę. Tu jest pod piaskiem klamka. Dobra, zabieraj go do radiowozu. Uro, przede mną idziesz, okej? Ale no, kurde! Bierz go pod rękę, nie leź sam. Oro, chodź tutaj. Jasne, ale no nic nie zrobiłem. Kurwa mać, no nic nie zrobiłem, kochani. Jeszcze no dobrze, jakiś kutel podbiegł mi do torby i mi wszystkie rzeczy zapierdolił. Dobrze, że w majtkach miałem telefon i resztę i ten koks, kurwa. Ale nie mam spodni, butów, kurwa, ten pies to dziś mi zapierdolił. Pewnie porozsypywał tu frajer, kurwa, trzeba to pozbierać. To są prawdziwi przestępcy. Kundle, kurwa, bez zakagańców, co zapierdalają ciuchy. A teraz na golasa w majtkach, badajach mi porywacie. Robicie naprawdę błąd, robicie wielki błąd. Jestem niewinny. I jak zawsze wkręcałem kit, to teraz mogę powiedzieć, nic na mnie nie macie, bo nic nie zrobiłem. Nic nie zrobiłem, dlaczego by zgarnić w plaży? Jeśli nic ci nie udowodnimy, to będziesz wolno, tak? A, czyli super, czy może kogoś zgarnąć z plaży i... A, nigdy cię nie zagadzę, czy tu odwiozę? Nawet mnie nie odwieziecie tutaj. Super. Gdzie jest to miejsce? Bomb ty złapali, czy nie, oficerze? Jeszcze raz. Bomb ty złapali, czy nie? Kurwa, idę. Nie wiem, kurwa, złapali to. Kurka wodna. Nie, to nie chodzi o koniec meczu. Może to było chujowe, tylko jebany Jagger nie trafił tą bombą. Co ty robisz, kapucino? Opalałem się ostatnio. Wiecie, miałem burzliwy okres w życiu i od kilka lat chodzę na plażę, spaceruję tędy i opalam się. Po prostu leżę se, bawię się piaskiem, żeby mi głupoty nie wpadały do głowy. A wy i tak mnie zawsze gdzieś gonicie. Ja się już boję cokolwiek nawet zgłaszać, jakieś przestępstwo wymierzone w moją stronę, bo ja się boję, że zostanę samo to posądzony. Nie mówiłem, nic nie mówiłem, jak tu mi pies kurwa zapierdalał pespański ciuchę. Mogę zadzwonić przecież, że kurwa czyjś pies lata. Albo że mi taksówkę 3 dni temu zapierdolili. Nic nie zgłaszałem, ale dobra. To czemu to nie było zgłoszone, co? Że tą taksówką kurwa. Co? Już ci kurwa mówię, że kurwa do nic do was nie zgłaszam, bo się boję was, rozumiesz? Ja leżę na plaży, ty mnie zgarniasz. Boję się, rozumiecie? Strach. W opinii publicznej nie wzbudzacie szacunku, tylko strach. Ludzie się was boją. Cokolwiek przy was zrobić, powiedzieć. Ja jestem niewinny, nic nie zrobiłem. Kurwa, nic nie zrobiłem. Leżę na plaży. Kapuśno. Nie jest pan na pewno jedyną osobą, która tak myśli, ale jest też sporo osób, które myślą inaczej. Kurczę, Molek. No nic. Tą taksówkę sprawdziliście, czy nie, oficerze? Jaką taksówkę? A? Moja Suzy tu jest? Suzy Nipples? Surycz z 2009 roku na hybrydzie robionej w gaz na słapie z 2.9 do Passata? Ona tu jest? Nie mówcie, że zaliście moją taksówkę! 3 dni temu jakiś spryciula mi opierdolą spod DS Style 247 Market na Ginger Street. Gość mi wyjebał ją, pamiętam to. Fuck. No to, widzisz jaki fart, akurat ją znaleźliśmy. Nie gadaj. Tak, to mój Surycz! Świetnie. Ale nie ma dowodów, więc powinienem wyjść, tak? Nie ma klamki, została schowana w piasku. Nie mam przy sobie ubrań, nie mam maski, zostało już to do krzaków. Znasz swoje prawa? Jasne, znam swoje prawa. W porządku. Dobry. Tam dalej, wie pan. Tam. Taksówka jest moja, ale powiedziałem, że została skradziona. Nie, wszystko siedzi. Siedzi tak w kieszeni, niczego się nie obawiam. Co tam przeskrobałeś, że cię aresztować kazali, co? O, nie mam pojęcia, stary, opalałem się. I po prostu podeszli, zgarnęli i powiedzieli, dowiesz się na komendzie. No tyle wiem, stary, tyle wiem. O kurczę. Jest to, że nie ma przy sobie żadnych rzeczy, stary. Ja rozumiem, wiesz, jakiś broń, kurwa, nie wiem, nóż czy coś. A ja, stary, leżę na plaży, opalam się, bawię się piaskiem i gadam sobie przez bluetootha, wiesz, z mamuśką, stary. I nagle, wiesz, policjantka podjeżdża do mnie z klamą, mówi, obróć się w stanie, wiesz, ręce na głowę i pomóż się znowu. Tylko swoją robotę, więc to dowiesz się tak naprawdę od nich, co... Ja rozumiem, nie, no ja się nic obawiam, wiem, że za chwilę będę wolny, tylko że no szkoda, że taki cyrk, że trzeba kogoś skuwać, no. Ale rozumiem, procedury, ja się znam, ja wiem o co chodzi, nawet łokcia nie można. A słońce dobre? Bo kurczę, w mieście to gorąco. No, grzeje, ale to wie pan, ja po prostu, żeby było ciepełko, plaża i seleży się chilluje. Z daleka od miasta właśnie, dobrze. Jest ta plaża Gąk Elektrowni, często dostępna, często tam chodzę. I pierwszy raz tam psy przyszły w ogóle, szkoda, że akurat... Żeby zgarnąć mnie, no. Nikogo żywej duszy wokół się przyczepili. Ej, ale ten samochód, co w nas wjeżdżał,
to nie była policja, to było jakieś, coś się zbugowało. Coś się tam zbugowało, widzowie. Nie wiem co, ale to jest nienormalne, że ten samochód nas tak uderzał. Więc ta policja by nas w ogóle nigdy nie dogoniła, taka jest prawda. Ta policja by nas nie dogoniła, tylko te samochody w nas wjeżdżały, seryjnie. I to były jakieś zbugowane samochody, to nie byli gracze, tylko to było jakieś, kurde, no to było coś szalonego, nie? Ale wiesz, że przez to, że nie zgłosiłeś tego, że ukradli ci taksę, nie? To teraz możesz mieć przez to kłopoty. Znaczy, jasne, mogę mieć, ale no nie ma naprawdę dowodów, no naprawdę, no leżałem, mam alibi, nic nie zrobiłem, nic przy mnie nie znaleźliście, więc spokojnie, ja się o nic nie martwię. Jasne, że mogę mieć problemy, nie? Jasne. Ale no, wszystko raczej przeczy waszej jakiejś teorii, kurwa, że coś znowu spsociłem. I następnym razem musicie po prostu podejść i spytać się. Mogliśmy, ale ja tylko wykonuję rozkazy, więc... Jasne. Ci nie poradzę. Ale takie procedury, no wie pan, nie? Z tej taksówki strzelano, trzeba najwyższy tutaj... Poważnie? Mhm. Poważnie. No, czyli jakieś, no, to już wiadomo. Wrabiają mnie, to przecież widać, kurwa, jak na papierze, ja pierdolę. Strzelano z mojej taksówki, no, muszę być debilem, żeby ze swojej taksówki strzelać, nie? Ja pierdzielę. Co tu się dzieje w tym mieście? Gdzie jest taki prokurator? Gdzie jest prokurator? No masz zawsze możliwość do wezwania adwokata. To jest twoje prawo. Mówię, że swoje prawa znasz, także... 59 plus 1, 10, 23, komenda, myślny rule status 8. Dobra, zapraszam, przodem idziesz. Tutaj w prawo. Kurde, znowu kić. Fucking kić. Ostatnia cela. Po prawej stronie. Przeszukam ciebie jeszcze raz. Liam Jeremy 59, oficer pierwszego stopu. Tu 1G, kokainy, lornetkę. Nie, bo kajdanki mogły zostać spodnie, jak które wyrzucałem, no. Ale 1 gram kokainy na pewno mam, lornetkę. To tu jeszcze telefon i zapalniczka. Nie, telefonu już nie mam. Zapalniczka. Tu pistolet został zakopany na plaży. Elo. Mi coś pisze? Jakiś pospinany chłop, kurwa, wiesz, już regulamin ty przytacza, nie? Graj dalej. Nie spinaj, graj dalej, wariaciku. Dobrze jest. Ja pierdolę. Gostek ma przejebane. Dobra, jadę odpalić meczyk. No, nie spodziewałem się tu takiego wariata. Ura, w porządku. Gdy wydam ci komendę, będziesz mógł się odwrócić, okej? Okay? Halo? Ile to jeszcze potrwa? Halo? Dobra, zaraz ci wydam komendę, w porządku? Zaraz ci wydam komendę, w porządku? Jaha. Ty, no co taki jest pospinany gościu? Ora, możesz się odwrócić się, okej? Okay? Jakby to miał tak wyglądać, to już bym naprawdę uciekał do tej wody i już to pierdolił, seryjnie. Albo nawet strzelał i dać ci zastrzelić i szybko odegrać więzienie. Chodź bliżej. Jaha. To ile to jeszcze potrwa? Ja wiem, że ten jeden get koksu nie może źle na mnie rzutować. Nie wiem, ile to potrwa. Ale za co mnie przytrzymacie, bo nie mam jakichś, wie pan, świadczeń tutaj. Nie, rzeczywiście, znaleźliście przy mnie jednego geta koksu, za to się, do tego się mogę przyznać, ale wie pan, to jest impreza, to była impreza, poszedłem na plażę po imprezie, no i miałem tam w boksach przykitrane. No dobra, przyznaję się do tego posiadania koksu, no trudno, no już mam. Ale to była tylko jedna geta na rozrywkę. I jak tam? Wszystko okej, Murdziu? O, bomba, kurwa, czaj się, wariacie! Z każdej strony może polecieć pocisk i ucisk. Pana, to by cię trzeba przeprowadzić. Jasne, już podaję paluszek. Przeprowadzić do SGSR, no tutaj. Obecność profu strzelniczego. Widoczny piach na rękach. Zle pio od potu. Proszę bardzo, oby wyszło wszystko gites. I jak tam? Kogoś zabiłem, kogoś zgwałciłem, oby się wszystko, kurwa, udało dobrze, wie pan. Żeby wszystko po naszej myśli przeszło. Nie, na razie tutaj nic nie wykrywa. A długo to potrwa? Bo wie pan, no, na razie nie, bezpodstawnie mnie to przytrzymujecie. Jakby tam rano to się do kimle na pryczy i tyle, no, tylko powiedz ci, ile to ma potrwać. A wie pan, ja jeszcze chwilkę tutaj, nie? Trzeba tutaj formalności dopełnić, sprawdzić wszystko. Jasna sprawa. O, wypiszcie wszystko i kontaktujcie z moim prawnikiem. Chcesz prawnika, tak? Nie, no, żartowałem się, że nie potrzebuję prawnika, bo nic się nie stało. Poza tym lepcem to nic się nie stało. Dobra, pisz tam, co się stało za te posiadanie koki, pewnie jest mandat i wypuszczaj mnie, bratku. Dobra, Cappuccino, dobre wieści dla ciebie. Słyszysz mnie, czy nie? Cappuccino. Jasne, co jest i jak tam? Dostaniesz tylko za ten koks. O kurczę, a ile dostanę? To jeszcze ustalimy. I za to, co ty odjebałeś, to nie wiem, co chcę ci to zniżać. Za co? Co odjebałem? O co ci chodzi? Za tą bombę. Nie odwalaj tam cyrku, No dobra, no to ale stary, to mi zawinęliście bez podstawy, z jakimiś chorymi podejrzeniami. No dobra, dawaj ten wyrok już, dawaj ten wyrok już, nie gadaj. W porządku. Ale to powinien być mandat moim zdaniem. Jakaś kara, $5000, coś takiego. A nie więzienie. W kodeksie nie ma, za 1 gram to jest występek. Proszę pana, to jest występek. A już panu mówię. Nie, to jest występek, 1 gram. Artykuł 64, podpunkt 9, posiadanie kokainy, to 20 gram, 12 miesięcy, 6 tysięcy. Do 12 gram? Do 20.
Do 20, no miałem jeden, no to jest jakiś kopyrtek z imprezy. Ale no widzi pan, takie prawo jest. To nie, to i wie pan co? Ja chcę prawnika. To ja chcę prawnika. To ja zadzwonię po prawnika tutaj. Ja zadzwonię. Nie, nie, ty tu będziesz w przysięgę czekał, będziesz z prawnikiem. Odłóż ten telefon, odłóż ten telefon. Tak, słucham, halo. Witam cię, Felipe, zapraszam cię na komendę, bo kurwa policja halo. Nie potrafi trafić paralizatora nawet. Słuchaj, halo. Do komendanta, w sensie, potrzebuję prawnika, wiesz? Okej. Policja cię pruje, cwal jebany. Ja jestem już zamknięty, podejrzewam, że mają jeden gram koki znaleziony przy mnie. Kurwa, na imprezie go gdzieś sobie wziąłem, tyle, on chce mi 12 miesięcy dać. Przyjdź na komendę, Felipe, pastorze, zagadaj tu z psem, wyjaśnij to, dobra? Dobra. Ja tu już nic gadał, żeby nie przyjść w papierze. Inaczej. Chcesz... Jeden gram, wiesz, byłem w klubie stary, jeden gram, wiesz, z Siksą się zatańczyłem, zabawiłem, wsadziłem mi majtki jeden gram, a ten mi robi sceny, wiesz o co chodzi? Kumasz? Dobra, stary, tylko pamiętaj, że nie mam papierów na adwokata. Dobra, jadę tam, już jestem pod komendą. Jasne, super. No, cześć. No, mój prawnik, Felipe Dolce Kibano, zaraz tu będzie. Ja już się odcinam od jakichkolwiek zeznań, bo to mi po prostu będzie tylko psuło Ronamę. Ja tu będę cichutko siedział, prawnik za chwilę będzie, ty utykasz pizdę, idziesz na górę, elo. Jasne, tylko ci powiem, że jeśli nie będzie miał legitymacji z urzędu, to tutaj nie wejdzie. Jasne. Rucham ci ojca, elo. Czekaj, mu dopiszę parę rzeczy, okej? Czy wie pan tutaj troszeczkę kultury, wie pan, wiesz, tutaj dostanie pan wyższy wyrok za obrazy funkcjonariuszy. No dobra, nie pójdę. Ja kończę streamka, tu do końca odegram jeszcze z nimi. Trzymajcie się. Dzięki, że byliście.